Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, aż 15 longów na jednego shorta. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I przypominam, że dzisiaj we wtorek o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zachęcam do tego, żeby szykować pytania i je mi zadawać. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy XStation 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szok! Aż 15 longów na jednego shorta. Ten materiał będzie poświęcony ciekawemu zjawisku, który przed chwilą znalazłem w raporcie. Natomiast zaczynamy ten materiał od rynku surowcowego, gdzie także bardzo interesująco się dzieje, chociaż jak obserwujemy w ostatnich dniach, zmienność zaczyna zamierać. Natomiast Bloomberg zrobił specjalny materiał, w którym było o tym, o tych konsolidacjach i zanikających zmiennościach na najważniejszych surowcach na świecie. W pierwszej kolejności widzimy rynek złota, który ma być zaklęty w obrębie konsolidacji, która się zwęża na podstawie oporu i wsparcia ruchomych linii trendów. W wolnej przestrzeni jest coraz mniej, więc wkrótce wybicie albo poniżej poziomu 1900 dolarów, albo powyżej 1930 pozwoli na rozpoczęcie jakiegoś następnego mocnego impulsu. I podobne zjawisko obserwujemy na innych ciekawych metalach i surowcach. To zjawisko widzimy także na rynku srebra, gdzie konsolidacja także przybiera formację przypominającą trójkąt. Jeżeli wsparcia, które są też dość dobrze zarysowane na tym wykresie, padną, zwłaszcza poziom 22 dolary, będzie to sygnalizowało rozpoczęcie tendencji, która jest negatywna dla rynku surowcowego i może być efektem tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze. I odwrotnie, gdyby padł poziom 25 dolarów, to w takiej sytuacji prawdopodobieństwo dalszych wzrostów byłoby scenariuszem bazowym. I bardzo podobne zjawisko obserwujemy na miedzi, gdzie też zanikająca zmienność powoduje, że na wykresie powstają formacje przypominające trójkąt, flagę, chorągiewkę. I w tym wypadku, jeżeli doszłoby do tego przełamania poziomu 8100 dolarów, może to zwiastować zdecydowane zwiększenie prawdopodobieństwa scenariuszy prospadkowych. Rynek miedzi sygnalizowałby nawrót tendencji, która jest negatywna dla ryzyka i oczywiście byłaby to zapowiedź i zachęta do tego, żeby jakąś mocną korektę na rynkach ryzyka na całym świecie przeprowadzić. Dlatego też warto być świadomym tego, co się dzieje. Plus rynek, raport analizuje także rynek ropy naftowej. Ze względu na to, że ropa naftowa sięgnęła poziomu 90 dolarów, zaczyna potwierdzać kanał wzrostowy o 3-miesięcznej historii, natomiast górne ograniczenie zaczyna pracować i w chwili obecnej potwierdza kolejny potężny opór w rejonie 94 dolarów. Gdyby dalsze wzrosty ropy naftowej miały miejsce, zwiększyłyby się także oczekiwania inflacyjne. Zwiększenie oczekiwań inflacyjnych co do inflacji w przód zwiększyłoby także presję na to, że stopy procentowe mogą iść dalej w górę, bądź też pozostawać na tych wysokich poziomach przez dłuższy czas. A w takiej sytuacji rentowności amerykańskich obligacji mogą iść dalej w górę, a w takiej konsekwencji miałoby to negatywne przełożenie na zachowanie indeksów giełdowych. Dlatego to powiązanie warto teraz szczególnie obserwować. Natomiast gdyby doszło do spadków indeksów, doszłoby do spadków ceny ropy naftowej, to zachodziłby mechanizm odwrotny i w takiej sytuacji zaczęłby ten mechanizm sprzyjać tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych, więc będziemy bardzo intensywnie i ściśle monitorować, co się będzie działo w okolicach tych poziomów, na których teraz jesteśmy na ropie naftowej. No i teraz szok, aż 15 longów na jednego shorta. W tym samym raporcie znalazłem ciekawy wykres, który pokazuje, jak teraz pozycjonują się zarządzający aktywami, money managers, na rynku ropy naftowej. I okazało się, że w tej grupie inwestorów na jednego shorta przypada aż 15 longów, co pokazuje, jak bardzo skrajnie jest teraz przechylona szala graczy na rzecz tendencji, na obstawianie tendencji wzrostowej, jak bardzo zarządzający kapitałami nastawiają się, że ta tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, a przekroczenie bariery 15 longów na jednego shorta oznacza,
także, że rynek wszedł na poziomy, które pokazują nam skrajne pozycjonowanie się tych graczy i to jest ostrzeżenie przed tym, co może się wkrótce wydarzyć na ropie naftowej. Dlatego też bądźmy wyczuleni, ropa naftowa ma potencjał ku temu, żeby wkrótce rozpocząć następną falę mocnego trendu, a jak widzimy tutaj ci zarządzający kapitałem raczej faworyzują scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe. Objawia się to tym, że na jednego shorta przypada aż 15 longów i dość rzadko taka sytuacja występuje, co widać na tym wykresie w tle. Na następnym wykresie macierz korelacji. Od czasu do czasu publikuję dla Państwa tą macierz korelacji i w tym wypadku chciałbym pokazać, jakie są teraz te powiązania dokładnie z statystycznego punktu widzenia powiązania amerykańskiego dolara z surowcami. I jak widzimy na kolumnie dotyczącej euro-dolara, w sytuacji, kiedy euro-dolar rośnie, jest korelacja dodatnia plus 0,679 z ceną złota. Korelacja z ropą naftową wynosi minus 0,367. Jeżeli rozpatrujemy zachowanie srebra, no to w tym wypadku korelacja dodatnia wynosi plus 0,652, a z rynkiem miedzi wynosi plus 0,324. Więc wniosek jest taki, że jeżeli amerykański dolar będzie się umacniać, to wystąpi naturalne zjawisko i presja na to, żeby cena złota spadała, cena srebra spadała, cena miedzi spadała oraz żeby występowała tendencja raczej ku wzrostom ceny ropy naftowej. I w sytuacji odwrotnej, kiedy obserwowalibyśmy tendencję do wzrostów głównej pary świata, czyli amerykański dolar by się umacniał, osłabiał, to w takiej sytuacji wystąpiłaby presja na to, żeby złoto rosło na wartości, srebro, miedź rosło na wartości, a cena ropy naftowej, żeby spadała. I tą widzicie tutaj, drodzy Państwo, macierz korelacji, warto sobie ją tutaj prześledzić, obserwować, zapamiętać. Przypominam, że wszystkie wykresy, które są publikowane w tych moich materiałach porannym i popołudniowym, są później dostępne na mojej stronie www.acemarketu.com o godzinie 15.10 z komentarza porannego i o 21.50 z komentarza popołudniowego, więc jak ktoś chce, to zachęcam do tego, żeby wrócić na strony internetowe i tam się z tymi wykresami jeszcze bardziej na spokojnie zaznajomić. I w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Poza bardzo ciekawym materiałem o umyśle łowcy, jak myślą profesjonalni traderzy, jest także nowy materiał o końcu cyklu, czy jest on bliski. Co zrobią banki centralne, jakie może mieć to przełożenie na zachowanie innych klas aktywów, jak wygląda sytuacja gospodarcza Polski, no i co nam mówią makrodane z całego świata. Przypominam, te ciekawe raporty są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. I teraz przechodzimy do innych rynków zagranicznych. W pierwszej kolejności, co mówią nam teraz implikowane stopy procentowe dla Stanów Zjednoczonych? Wciąż zmiany są raczej kosmetyczne, jest tylko 50% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek następna podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w tym cyklu, a pierwsza obniżka stóp procentowych jest prognozowana na wrzesień 2024 roku, czyli za rok. Na chwilę obecną rynek spodziewa się pierwszej obniżki rozpoczynającej cykl obniżek stóp łagodzenia polityki monetarnej. Patrzymy intensywnie na zachowanie amerykańskich obligacji. Co prawda od samego początku rentowności dzisiejszego dnia w Europie rentowności spadają, ale wszystko się może jeszcze zmienić. Przypominam, dzisiaj dane makroekonomiczne poznamy dopiero o godzinie 16, jednak ich kaliber nie jest zbyt duży. Więc dzisiaj poznamy także, jaki jest sentyment na rynkach finansowych, na różnych giełdach papierów wartościowych. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że mamy cały czas do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynku obligacji, a w sytuacji, kiedy doszłoby do zamknięcia rządów w Stanach Zjednoczonych, to w takiej sytuacji historia nam pokazuje, że można spodziewać się raczej wzrostu cen amerykańskich obligacji, czyli spadków rentowności, niż tendencji odwrotnej. I tutaj dokładna statystyka z podobnych wydarzeń w 1995, w 2013 i w 2018 roku i czas trwania tych wydarzeń, więc mamy tutaj jak na dłoni zarysowane, co
będzie scenariuszem bazowym, jeżeli takie wydarzenie będzie miało miejsce. Amerykański dolar próbuje wrócić nad poziom 1,06, czyli widać, że cały czas ten poziom jest w grze i będzie on cały czas punktem odniesienia. Zobaczymy, czy dzisiaj Wall Street spróbuje jakiegoś wzrostowego odbicia na fali tych oczekiwań co do tego, że amerykański dolar spróbuje wzrostowej korekty. Jeszcze raz przypomnę, na moim zdaniem należy ściśle obserwować teraz korelację zachowania ropy naftowej z indeksami giełdowymi. Jeżeli ropa naftowa będzie spadać, powinno to sprzyjać tendencji wzrostowej dla indeksów giełdowych, a DAX zaczyna coraz bardziej myszkować poniżej poziomu wsparcia, czyli dolnego ograniczenia konsolidacji o półrocznej charakterystyce, i im dłużej utrzymujemy się poniżej tego poziomu, tym większa szansa na to, że wybicie będzie trwałe i przyniesie nam mocny impuls spadkowy w kierunku poziomu 15 tysięcy punktów i nawet poziomów położonych zdecydowanie niżej. Na Bitcoinie kolejna sesja konsolidacji i niewiele się tutaj nowego wydarzyło. I na koniec polskie aktywa, gdzie także mamy konsolidację, stabilizację na poszczególnych parach związanych ze złotym. Tutaj czekamy teraz na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych na eurodolarze, oraz także rynek już zaczyna oczekiwanie na dane o inflacji, które poznamy pod koniec tego tygodnia dla naszego kraju, wstępne dane za wrzesień, które pozwolą nam ocenić i znowu zmienić percepcję oczekiwań co do kolejnych obniżek stóp procentowych w naszym kraju. Dlatego też rynek wygląda na to, że doczeka do końca miesiąca i kwartału na tych poziomach, które teraz obserwujemy, bez względu na to, czy to jest euro, czy też dolar do złotego. Spekulacje dotyczące tego, co się ma wydarzyć w polityce monetarnej na Węgrzech, prowadzą do osłabienia węgierskiego forinta. Na tym wykresie to dość wyraźnie obserwujemy. Natomiast czeska korona i polski złoty zachowują się dość podobnie w ostatnim czasie, a polskie obligacje na razie nie są w stanie nawet utrzymać się nad poziomem 5,80 na rentowności, dlatego też to zachowanie nosi znamiona tylko chwilowej korekty i anomalii. Natomiast moim zdaniem dzisiejsze wydarzenia na giełdzie papierów wartościowych, czyli przede wszystkim na indeksie WIG20, zachęcają do tego, żeby wierzyć, że rynek też zwraca szczególną uwagę do średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, czyli rejonu właśnie tych poziomów, o których przed chwilą powiedziałem. A to, co się dalej wydarzy z warszawską giełdą, będzie uzależnione od zachowania popytu na ryzyko na całym świecie, ale zwracam także szczególną uwagę na rosnącą relatywną siłę warszawskiego parkietu względem tego, co się dzieje na Wall Street, a to oznacza na podstawie także zachowania polskiego złotego, że część inwestorów wróciła po prostu do polskich aktywów i zaczyna tutaj akumulować akcje, licząc na to, że końcówka roku będzie optymistyczna. Aż 15 longów na jednego shorta, to jest bardzo ciekawe zjawisko, pewnego rodzaju szok na rynku występuje. Myślę, że będziemy dalej śledzić bacznie to, co się tam dzieje na rynku ropy naftowej, a to nam pozwoli ocenić szansę na wydarzenie, jakim jest rajd Świętego Mikołaja i wyciąganie indeksów giełdowych wysoko pod koniec tego roku, co powinno być zjawiskiem w sytuacji zwyczajnego cyklu prezydenckiego, w którym teraz się znajdujemy. Jeszcze raz w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Przypominam, umysłowcy, jak myślą profesjonalni traderzy, fantastyczny materiał, który warto wiedzieć, który warto przeanalizować, oraz czy koniec cyklu jest bliski. Co zrobią banki centralne, czy co nam mówią dane makroekonomiczne, czy będziemy świadkami dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce. Te materiały naprawdę warto znać. Przypominam, są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, przypominam, dzisiaj po południu o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zachęcam do przygotowania pytań i ich późniejszego zadawania. Życzę stopy zwrotu, pozdrawiam i widzimy się i słyszymy jutro o poranku oraz dzisiaj na spotkaniu Q&A. Wszystkiego dobrego, cześć!